Cześć, witam Cię na YouTubie, czyli jedynym miejscu, w którym wiedza spotyka przekaźnika i ten przekaźnik ją do Ciebie przekazuje. I dzięki temu powstaje... I dzięki temu powstają takie filmy. Rewolucja oznacza zmianę paradygmatu myślenia, współistnienia czy realizowania konkretnych jakichś zadań. Właśnie rewolucje są takim miejscem, w którym ten rozwój cywilizacyjny zdaje się być wyjątkowo widoczny, bo składające się na siebie czynniki generują jakąś nową jakość. Część osób powiedziałaby, że jesteśmy obecnie w fazie czwartej rewolucji przemysłowej, która łączy się z rozwojem cyfryzacji, internetu, 5G na przykład. Część osób powie, że jesteśmy w trzeciej. Inni naukowcy i badacze będą nas przekonywać, że jesteśmy w drugiej rewolucji przemysłowej, bo jeszcze jest masa krajów na świecie i masa gospodarek, które dalej cienko przędą i opierają się na bardzo, bardzo prostych mechanizmach i prostych paradygmatach, które Europa zna od wielu stuleci. Ha! Gary! Ha! Gary! Oh! Wow! Ale dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rewolucji przemysłowej, która jest taka najbardziej popularna, no i z punktu widzenia historycznego pewnie także najbardziej istotna. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku, a takim głównym aktorem, krajem, który tak naprawdę materializuje najbardziej te rewolucje, jest Wielka Brytania, która jest w tym okresie na drodze do stania się największym imperium światowym, jeżeli jeszcze nim nie jest. No w sumie ciężko tutaj wykazać jakiś konkretny wskaźnik, który by mógł jednoznacznie powiedzieć: tak, ty jesteś najważniejszym imperium na świecie, a ty już nie jesteś. No ale Wielka Brytania robi dobrą robotę. Aby zaistniała jakakolwiek rewolucja, czy to chodzi o przewrót rządów, czy na przykład o rozwój przemysłu, tak jak w tym przypadku, muszą zaistnieć pewne konkretne warunki, które stworzą takie miejsce na to, żeby właśnie ta zmiana się zadziała. W przypadku rewolucji przemysłowej w Anglii takimi warunkami był w dużym uproszczeniu postęp cywilizacyjny. Takim podstawowym problemem i bolączką wszystkich cywilizacji, o których sobie mówiliśmy do tego XVII, XVIII, XIX wieku, było to, że miały bardzo ograniczony dostęp do zasobów żywieniowych. Hej, z tej strony krótkie wtrącenie z montażu. Po pierwsze, wielkie dzięki, że oglądasz ten film. A po drugie, filmów na kanale jest serio sporo. Mówię o człowieku prehistorycznym, o Mezopotamii, o Egipcie, Grecji, Rzymie, Frankach, o Słowianach w sumie nawet kilka razy. Nie wiem, czy aż tyle trzeba było, ale tak jakoś wyszło. No i zapraszam Cię do tych pozostałych filmów. Pamiętaj, że historię zawsze warto rozpatrywać w kontekście, zarówno do przodu, jak i do tyłu. I już nie przeszkadzam, wielkie dzięki za to, że oglądasz moje rzeczy. Nieważne ile było wojen, zagrywek politycznych, stronnictw, przywilejów, większość rozgrywki i większość czasu, jaką przeciętny obywatel, przeciętny zjadacz chleba, albo właśnie nie zjadacz, bo nie było chleba, większość czasu, życia i energii poświęcam na to, żeby po prostu zapewnić sobie i swojej rodzinie komfort przeżycia, czyli dostęp do pożywienia. To było dobro, którego zawsze brakowało. Rewolucja agrarna, o której jest osobny materiał na kanale, doprowadziła do momentu, że w XVII, w XVIII i w XIX wieku tego jedzenia było coraz więcej. Przynajmniej na tym poziomie, żeby zapewnić sobie przeżycie, naprawdę dużo osób mogło sobie pozwolić na komfortowe myślenie o czymś innym. Dodatkowo konsekwentnie cała nasza cywilizacja rozwija medycynę. Uczy się, jak walczyć z epidemiami. Uczy się w ogóle o tym, czym są epidemie. Ludzkość uczyła się na błędach i przez kolejne stulecia po prostu uczyliśmy się wiele rzeczy na temat tego, jak zarządzać na przykład w trakcie zarazy. Rozwijały się szpitale, rozwijała się nasza wiedza na przykład na temat higieny osobistej. Te wszystkie elementy sprawiały, że społeczeństwo coraz mniej musiało martwić się o jedzenie i było też coraz zdrowsze. Poza tym stopniowo z każdym stuleciem coraz bardziej zwiększała się warstwa osób, która posiadała wykształcenie, które pozwalało im na robienie czegoś. W XVIII czy w XIX wieku nie rozrastała się klasa inteligencka czy średnia, która byłaby liczna i mogła wprowadzać jakieś regularne zmiany, aczkolwiek no po prostu ten postęp cywilizacyjny w tym obszarze również występował. Te wszystkie elementy, które właśnie najlepiej materializują się w Wielkiej Brytanii, sprawiają, że tych ludzi,
którzy są zdrowi, zdolni i chcą uczestniczyć w życiu społecznym, jest coraz więcej. No i są też oni coraz bardziej majętni. Ta sytuacja zwiększała zapotrzebowanie na, po pierwsze, rzeczy, po prostu, bo jeżeli mamy o połowę więcej osób niż 50 lat temu na danym obszarze, to przydałoby się, żeby na przykład było też 50% więcej butów na tym obszarze. I druga bardzo istotna sprawa, czyli stwarzało zapotrzebowanie na infrastrukturę, bo jeżeli mamy o połowę więcej osób niż mieliśmy 50 lat temu, to wypada, żeby domów czy mieszkań też było o połowę więcej, żeby dróg też było o połowę więcej. Produkcja, która ma zapewnić jakiś komfort tym obywatelom, albo dać im godne warunki do życia, albo umożliwić rozwój czy pomnażanie majątku na przykład, powinna po prostu wejść na nowe tory, tak samo jak jakość życia i liczba ludności weszła na nowe tory. No i właśnie w tych warunkach dochodzi do rewolucji przemysłowej. Gildie i organizacje, które do tej pory twardą ręką trzymały handel, produkcję różnego rodzaju towarów i usług, powoli nie wyrabiają i okazuje się, że ich praca wraz ze wzrostem ludności jest bardzo, bardzo nieefektywna. Wytwory produkcji cechów nie zwiększają się w wystarczającej ilości, są dalej bardzo drogie, no i generalnie ten system troszkę się przedawnił, tak? Z roku na rok widać to coraz bardziej. Poza tym pojawiają się zupełnie nowe zapotrzebowania, które są związane no po prostu z takim właśnie postępem cywilizacyjnym. No i tutaj właśnie wkraczają wynalazcy, czyli osoby, które z różnych względów, z reguły dlatego, że są po prostu wykształceni kierunkowo w pewnym obszarze, bo albo zajmowali się tą produkcją wcześniej i chcą ją zmienić i zoptymalizować i zwiększyć wielokrotnie, albo są naukowcami, którzy mają po prostu pomysł, jak pewne rzeczy zrobić. Wynalazcy wchodzą na rynek, wynalazcy proponują swoje sposoby rozwiązania tych problemów, które są coraz bardziej widoczne w społeczeństwie i doskwierają. No i właśnie zaczyna się nam jazda bez trzymanki, bo okazuje się, że te wynalazki mogą bardzo mocno usprawnić produkcję i że większość z nich po prostu działa. Na przestrzeni lat pojawiają się takie wynalazki jak latające czółenko, które uważa się za takie początek troszkę takiej rewolucji w sensie tych wynalazków. Przędzarka mechaniczna, która zrewolucjonizuje no właśnie przemysł włókienniczy, walec mechaniczny, obrabiarki do metali, ale też taka infrastruktura transportowa, na przykład jest kilka projektów lokomotywy, między innymi rakieta. Wszystkie te gałęzie przemysłu, który albo właśnie teraz powstaje, albo od lat był po prostu zacofany, w przeciągu kilkudziesięciu lat zostają całkowicie, no właśnie, zrewolucjonizowane. Dlatego, że pojawiają się ludzie, którzy mają wynalazki i ten drugi element, który jest kluczowy, pojawiają się ludzie, którzy mają kapitał w postaci ziemi albo w postaci różnych kruszców, wpływów, no i właśnie po prostu środków finansowych. Rzadko kiedy zdarza się, że osoba mająca kapitał i osoba, która jest wynalazcą, to jest dokładnie ta sama osoba. Raczej to jest tak, że wynalazca pracuje dla kogoś albo no, ten układ jest jeszcze inny. Ale najważniejsze, że te osoby, kiedy dodamy te osoby do siebie, mamy i kapitał, i wynalazek, który ma usprawnić produkcję, dochodzi do po prostu szaleńczego wzrostu produkcji. Te proporcje, na przykład zmian procentowych, ile można było przerobić tkanin, albo ile można było stworzyć butów, albo przetransportować węgla. Społeczeństwo w Wielkiej Brytanii w kilkadziesiąt lat zaczęło po prostu grać na kodach, tak? Mieli dostęp do rzeczy, które się wcześniej ludziom po prostu nie śniły. No i to wszystko, jeżeli chodzi o taką ogólną historię rewolucji przemysłowej. Jeżeli oglądnąłeś lub oglądnęłaś ten materiał do końca, to brawo, wielkie dzięki. Szacun. Pamiętaj o tym, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Może być łapka w górę, może być komentarz, może być udostępnienie, a może być... chyba nic innego nie może być. Gorąco polecam Ci resztę filmów na moim kanale i trzymaj się ciepło.